Miasto Jaworzno to miejsce o sprzyjającym klimacie dla rozwoju przedsiębiorczości. Dzięki wsparciu Jaworzyńskiego Urzędu Pracy prawie 15% nowych firm powstaje dzięki dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na wsparcie pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz rozwoju zawodowego kadry pracowniczej na przestrzeni ostatnich 2 lat przeznaczyliśmy ponad 17 milionów złotych. Formą cieszącą się dużym zainteresowaniem wśród pracodawców jest program dla młodych. Daje on atrakcyjne wsparcie pracodawcy oraz stabilne zatrudnienie przez okres 2 lat dla młodych ludzi do 30 roku życia. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie na lata 2016-2018 zapewnił ponad 5,5 miliona złotych na realizację tego programu. W chwili obecnej z programu skorzystało już ponad 125 pracodawców oraz ponad 220 młodych ludzi z terenu naszego miasta. Jesteśmy firmą reklamową i już od 25 lat paramy się produkcją gadżetów reklamowych. Naszym głównym produktem są znaczki reklamowe, tak popularne w czasie wszelkiego typu imprez. W tej chwili jesteśmy drugim, trzecim największym producentem w Europie. Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy, aktualnie w ramach programu Praca dla Młodych. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy. Zawsze możemy liczyć na wsparcie i pomoc przy załatwieniu wszelkich formalności. Nazywam się Wojciech Pawłowski i jestem właścicielem firmy Batch4You. Oferujemy usługi gastronomiczne na profesjonalnym poziomie. Nie boimy się żadnych ograniczeń. Realizujemy wszelkiego rodzaju zlecenia cateringowe na każdą okoliczność. Od samego początku współpracujemy z Urzędem Pracy w Jaworznie, korzystając w zasadzie z każdej formy wsparcia. Obecnie bierzemy udział w programie Praca dla Młodych. Bardzo cenimy sobie tę współpracę. Nazywam się Krzysztof Schneider, reprezentuję firmę Gastrosfera. Działamy w branży ogrodniczej. Zajmujemy się sprzedażą roślin i wszystkim, co potrzebuje Twoja przydomowa zielona przestrzeń. Projektujemy także ogrody i wykonujemy prace pielęgnacyjne. Od początku prowadzenia działalności gospodarczej współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworznie. Na tą chwilę korzystamy z programu Praca dla Młodych, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni i który pomógł nam w rozwoju naszej firmy. Nazywam się Amadeusz Surma. Jestem właścicielem Centrum Ogrodnicze Surma. Jesteśmy firmą działającą w branży automotive. Zajmujemy się fabryczną regeneracją części samochodowych. Naszymi klientami są producenci samochodów oraz serwisy samochodowe. Dla użytkowników pojazdów otworzyliśmy specjalistyczny serwis obsługi, zajmując się diagnostyką silników oraz naprawą układów turbo doładowania, układów tryskowych oraz układów wspomagania i układów klimatyzacji. W ostatnim czasie rozpoczęliśmy współpracę z Urzędem Pracy w Jaworznie, korzystając z programu Praca dla Młodych. Program Praca dla Młodych jest korzystnym rozwiązaniem zarówno dla pracodawców, jak i dla kandydatów szukających stałej pracy. Nazywam się Konrad Kozieł, jestem prezesem w firmie TurboTech spółka ZO. Efektem podejmowanych przez nas działań jest stopa bezrobocia, która w chwili obecnej w Jaworznie wynosi 5,3%. Jest ona niższa od stopy w województwie śląskim oraz w kraju. Jaworznicki Urząd Pracy zaprasza do współpracy, bo możliwości istnieją i przynoszą wymierne efekty.